Nic mówił, że będzie kibicował w Polsce. Żartujesz? Oczywiście, że tak. No tak ci powiem, żeby fajnie wyglądała konferencja. Zobacz, jakie hostesy fajnie idą, ty. Zobacz. Ale on ma narzeczoną! Ej, on ma narzeczoną! On ma narzeczoną! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli sławni. Ostatnie głosowanie na osoby do odcinka odbyło się na moim Instagramie. Możecie mnie tam zaobserwować, bo raz na jakiś czas głosowania będą się odbywały właśnie tam. Mój nick to Maciek Ignaczak. No i wybraliście Wojtka Szczęsnego. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Wojciech Szczęsny został jednym z najlepszych bramkarzy w Polsce. Zanim przeszedł do Juventusu. Zanim jego siostra zmarła jeszcze przed jego narodzinami. Wojciech Tomasz Szczęsny urodził się 18 kwietnia 1990 roku w Warszawie. Pochodzi ze sportowej rodziny. Jego ojciec był znanym polskim bramkarzem, który grał wtedy w Legii, a matka grała w piłkę ręczną. Jego rodzina była zamożna. Szczęsny ma starszego brata i miał starszą siostrę, która niestety zmarła po tym, jak wywrócił się na nią trzepak 3 lata przed jego narodzinami. Kiedy Wojtek miał miesiąc, jego ojciec zostawił jego matkę dla innej kobiety. Byli dopiero 4 miesiące po ślubie kościelnym. Chłopcy zostali z matką. Z powodu pracy jego ojciec rzadko widywał synów i to mama przeważnie się nimi opiekowała. Zanim Wojtek zdecydował się na piłkę nożną, chodził na zajęcia akrobatyki, trenował tenis i taniec towarzyski. Kiedy byli młodzi, wraz z bratem wpadli na pomysł, żeby wygrać samochód dla ojca w konkursie Audiotele. Auta nie wygrali. Za to do domu przyszedł rachunek za telefon na 40 milionów starych złotych. W przeliczeniu na obecne pieniądze było to około 4 tysięcy. Swoją przygodę z piłką Wojtek rozpoczął jako 9-latek. Jego mama poszła wtedy zapisać jego brata do klubu piłkarskiego Agricola i nie spodziewała się, że Wojtek też będzie mógł tam trenować, ponieważ zapisy były od 11 roku życia. Klub przyjął jednak obu braci. Z początku Wojtek chciał grać na ataku, jednak kiedy ojciec zobaczył, jak sobie tam radzi, doradził mu, żeby założył rękawice bramkarskie. Rodzina Szczęsnych nie miała w Warszawie łatwo. Kibice byli niezadowoleni, że ojciec Wojtka odszedł do Widzewa Łódź i mścili się odkręcając im opony, spuszczając powietrze z kół, sprejowaniem samochodu, wybijaniem szyb oraz wyzwiskami i gwizdami w ich kierunku. Doprowadziło to do tego, że czasem Wojtek z bratem bali się wracać ze szkoły do domu. Kiedy Wojtek zaczął okazywać coraz większy talent bramkarski, jego ojciec bardziej zaangażował się w jego karierę i załatwił mu oraz jego bratu indywidualne treningi u trenera Polonii Krzysztofa Dowchania. Szczęsny miał temperament po ojcu i niewyparzony język. Kiedyś na meczu zaczął pyskować sędziemu i został zawieszony na pół roku. Innym razem po meczu przywalił z główki trenerowi drużyny przeciwnej, który cały czas dogryzał mu, że nie ma talentu, a wszystko załatwił mu ojciec. W 2004 roku wraz z drużyną Agricoli został wicemistrzem Polski w kategorii juniorów młodszych. Kiedy Dowchań przeszedł do Legii, od razu ściągnął Wojtka do drużyny juniorów tego klubu. Szczęsny miał wtedy 15 lat i był najmłodszym zawodnikiem w drużynie. Wojtek miał niesamowity talent i wraz z pierwszą drużyną Legii poleciał na obóz na Cypr, żeby trenować z najlepszymi w klubie. Następnie Szczęsny został wypożyczony do swojego pierwotnego klubu, ale i tak często trenował z Legią. Wojtek znalazł się w kadrze Polski na turnieju dla juniorów we Francji. Wypadł tam świetnie i zainteresowały się nim takie kluby jak Liverpool, Bolton i Arsenal. Pojechał na testy do Boltonu oraz Arsenalu i obie drużyny zaproponowały mu kontrakt. On zdecydowanie wolał Arsenal. Legia jednak nie chciała puścić Wojtka i musiał interweniować jego ojciec, który pojechał porozmawiać z prezesem klubu. W 2006 roku Szczęsny dołączył do juniorskiej drużyny Arsenalu. W Londynie nie mieszkał w internacie, tylko z miejscową rodziną. Arsenal miał podpisane umowy z tamtejszymi rodzinami, które dostawały pieniądze za opiekowanie się ich wychowankami. Wojtek szybko piął się w górę po szczeblach szkółki Arsenalu i w 2008 roku podpisał z nimi zawodowy kontrakt oraz przeszedł do drużyny rezerw. W tym samym roku, kiedy był na siłowni, upuścił sztangę, która przygniotła mu ręce i sprawiła, że jego przedramiona były całkowicie popękane. Rok później zaliczył swój debiut w pierwszym zespole Arsenalu. Kilka miesięcy później został wypożyczony do innej angielskiej drużyny, Brentford FC. Szło mu tam bardzo dobrze, jednak w 2010 roku wrócił do Arsenalu. Od sezonu 2010-2011 zaczął coraz częściej pojawiać się w pierwszym składzie Arsenalu, aż w końcu trener uznał, że jest nowym numerem 1 w drużynie. No a resztę historii już znacie, bo to jest Zanim byli sławni. Jeżeli film Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału, wcisnąć dzwoneczka, a my widzimy się za tydzień. Na razie!